Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku Tapicer w akcji. Dzisiaj porozmawiamy o wyściółkach naturalnych. Cześć, ja się nazywam Aleksander Kądziela i jeżeli jesteś pierwszy raz na tym kanale, to koniecznie subskrybuj kanał, żeby nie pominąć kolejnych odcinków, które będą się systematycznie tutaj pokazywały. Moi drodzy, zachęcam również do śledzenia mediów społecznościowych, Facebooka, Instagrama i oczywiście grupy wsparcia na Facebooku. Nie przedłużając, przechodzimy moi drodzy do tematu, po który żeśmy się tutaj spotkali. Moi drodzy, a więc w dzisiejszym odcinku zajmiemy się wyściółkami naturalnymi, a konkretnie matami kokosowymi. Te produkty, które tu widzicie, przysłała firma NKF. I na nich Wam zaprezentuję, jakie mamy rodzaje tych mat kokosowych, jak one powstają i jakie hybrydy możecie spotkać czy zakupić w różnych hurtowniach. Moi drodzy, podstawowa informacja, jeżeli chodzi o maty kokosowe, z czego one powstają? Oczywiście z łupiny kokosa. Głównym odbiorcą jakby kokosów jest oczywiście branża spożywcza, która wykorzystuje tylko i wyłącznie jakby środek, miąższ tego naszego kokosa, natomiast meblarstwo wykorzystuje to do wytwarzania mat kokosowych. Żeby one były sprężyste, skręca się je w takie warkocze, jak tutaj możecie zobaczyć. Nadaje im się wtedy sprężystość, następnie są one sklejane ze sobą, te wszystkie elementy, naturalnym kauczukiem, dzięki temu są sprężyste i mięciutkie mogą być, można tak powiedzieć. Moi drodzy, dzięki dużej zawartości ligniny materiał ten jest bardzo, bardzo wytrzymały i pewnie niejednokrotnie możecie się przekonać, rozbierając starsze modele, jakieś egzemplarze foteli, gdzie znajdziecie te maty kokosowe i one są w całkiem dobrym stanie. Niejednokrotnie można je wykorzystać po raz kolejny. Z czymś Wam się w ogóle kojarzy mata kokosowa? Do czego służy? Większość osób pewnie odpowie bardzo prosto i dobrze odpowie, że jest to jakiś rodzaj materiału wyściełającego, który zabezpiecza, który się składziony pomiędzy formatki sprężynujące typu bonel czy szlarafia, które odcinają, usztywniają te sprężynki i odcinają gąbki, na przykład tapicerskie, które są kładzione na ten cały zespół, tak? I to by była dobra odpowiedź. Natomiast nie tylko takie mamy maty kokosowe, a zaraz o nich konkretnie Wam opowiem. A więc moi drodzy, tak przed momentem wspomniałem o tym pytaniu, które bardzo często zadaję i udzielacie mi odpowiedzi. Chciałem właśnie Wam pokazać matę kokosową igłowaną, bo generalnie o niej tutaj właśnie mówimy. Świetnie absorbuje różnego typu wstrząsy, dlatego też właśnie ona jest wykorzystywana do tych celów, o których przed momentem wspomniałem. Oczywiście one występują w różnych grubościach. Czym jest grubsza, tym jakby bardziej usztywnia nam sam mebel i tym samym jego pole działania. To, co zawsze ja mówię, że bardzo często, jeżeli pracuję jako biegły sądowy, spotykam się z wyrobami, które niestety meble, które mają na przykład formatki sprężynujące typu bonel, na to jest kładzione płótno i następny element, który jest, to jest gąbka tapicerska. I to jest ogromny błąd, ponieważ nie używając takiej maty kokosowej, ciężar ciała osoby, która używa ten mebel, nie jest rozprowadzana na całą powierzchnię i zarazem się niszczą te sprężynki i nasza gąbka, więc używanie tych mat kokosowych jest moim zdaniem obowiązkiem, żeby zabezpieczyć, przedłużyć żywotność tego naszego mebla. Tutaj akurat gramaturę mamy 1000 gram. Jeżeli chodzi o tą matę igłowaną, tak jak wspomniałem przed momentem, ona świetnie absorbuje wszelkie wstrząsy. Jest to naturalny produkt, to jest bardzo ważne, czyli żadne roztocza się tutaj nie rozwijają. Hipoalergiczna, czyli dla alergików jest bardzo korzystna.
Także można ją spokojnie wykorzystywać, bo to, co cały czas powtarzam, to, co tutaj będziemy działać, to są wszystko naturalne, naturalne produkty, żadnych sztucznych rzeczy tutaj nie ma. A więc mata kokosowa igłowana, która, tak jak wcześniej wspomniałem, ona jest używana do oddzielania formatek sprężynujących od gąbek. A więc kolejnym przykładem są maty tak zwane koklok. Na czym cała jakby rzecz polega? Ona jest wykonana z włókna kokosowego, intensywnie pryskanego mleczkiem kauczukowym i następnie jest to zwulkanizowane. Dzięki temu zabiegowi mata ta jest bardzo sprężysta. Do tego maty, co ważne i bardzo ważne, nie jest igłowana. Dlatego ona jest taka tak bardzo sprężysta. Można ją wykorzystywać do różnego rodzaju mebli. Co ważne, nie tylko do produkcji mebli czy renowacji mebli bardzo starych, ale też wykorzystywana jest bardzo często do produkcji nowych, współczesnych mebli, ponieważ ma tą strukturę taką giętkości i wykorzystuje się gdzieś tam w fotelach, kanapach, gdzie są jakieś łuki, gdzie są systemy do rozkładania. A propos rozkładania, za momencik Wam jeszcze powiem, i do wypełniania różnych przestrzeni. Na przykład, co można zrobić z takiego kokloka? Zobaczcie, można zrobić sobie naturalny wałek, czyli zamiast gąbki tapicerskiej wykorzystać to jako wypełnienie naszego wałka. Świetnie się nadaje, sprężyste, w jedną stronę, w drugą stronę, więc myślę, że to jest świetna opcja. Taka też kolejna informacja dla Was. One są oznaczane literką H i tutaj jest jakaś cyfra. To jest oczywiście gęstość tej maty. Jeżeli chodzi o tą gęstość, oczywiście czym ona jest większa, tym mata jest gęściejsza, sztywniejsza. Jeżeli potrzebujemy miękciejszą matę, to wtedy o mniejszej gęstości. Kapitalna rzecz. Jak widzicie, nikt się nie łamie, można to formować w różne elementy, jako nawet jest to używane jako wypełnienie różnych elementów. Co ważne, poddaje się, nie ma tych jakby stwardnień, a jest na tyle sprężysty materiał, że ładnie nam wszystko nam wypełnia. A więc, moi drodzy, zmieniła się sceneria, bo chciałem Wam właśnie pokazać te maty, które mają te wyciski, czyli release'y tak zwane, czyli kokloki z release'ami. I to, co przed momentem wspomniałem, właśnie one służą do tych mebli, które mają te systemy rozkładane, jakieś relaksy, jakiekolwiek inne. Gdyby nie było tych release'ów, gdybyśmy zwijali, na przykład używali zwykłą matę kokosową, niestety ona mogłaby się łamać tak nieładnie i mogłoby to było być widoczne pod spodem, pod tkaniną. Tutaj dzięki zastosowaniu właśnie jednostronnej tego release'a, zobaczcie, one się ładnie układają. Do czego one są też wykorzystywane? Oczywiście w dzisiejszych czasach pandemii możecie zakupywać przez internet materace do łóżek. No i wiadomo, w jaki sposób one są pakowane, są zwijane. Dzięki zastosowaniu właśnie takiego systemu, bez szkody dla samego materaca, można go zrolować i nic mu się nie stanie. A dokładnie, ja sobie to przerzucę tu do tyłu, a dokładnie właśnie ten dwustronne tłoczenie, zobaczcie. Czyli spokojnie można taki materac sobie zwijać i jakby nic mu się tutaj nie będzie działo, więc taki system jest właśnie wykorzystywany do materacy, do łóżek, do mebli, które mają te systemy do rozkładania. A więc taka ciekawostka też, że są takie maty. A więc, moi drodzy, wracając do naszych kokloków, pewnie zastanawiacie się, czemu tu jest ciemny, a tu jest bardziej taki brązowy. Produkując meble na rynek anglosaski, koniecznie musi być materiał utrudniopalniony, czyli po prostu wszystkie gąbki, cokolwiek się używa, mają takie wymogi, że ma być trudnopalny, więc co trzeba zrobić do takiej maty? Trzeba ją zabezpieczyć przed ogniem, czyli dodaje się grafit, dlatego ona właśnie ma taki ciemny, brązowy kolor. I tutaj chciałbym jeszcze, moi drodzy, wspomnieć o tej jakby
twardości TH105 to jest ilość kilogramów na metr sześcienny. To jest bardzo podobnie, jeżeli chodzi o gąbki tapicerskie. Tutaj chciałbym Wam jeszcze pokazać, akurat na tej utrudniopalnionej, sprężystość tego. Ona jest jakby z kilkudziesięciu nawet jakby warstw zrobiona. Góra, dół jest bardzo elastyczna. Tutaj jest akurat ta 105 kg na metr sześcienny. Wysokość jest prawie że porównywalna, bo wcześniej nie sprawdzałem. Ale co istotne, zobaczcie, ona trzyma formę, czyli teoretycznie no nie mogę, bo nie będziecie widzieli. Tutaj próbuję nacisnąć, jest sztywna, czyli cokolwiek wykonać, jakiś materac, ona trzyma formę. Natomiast na pewno te boki, które jeżeli będziemy to wykorzystywać, trzeba w jakiś sposób zabezpieczyć, żeby one nie były wyczuwalne. Natomiast góra mięciutka, ładna. A więc to jeżeli chodzi o te kokloki ciemne. No i tutaj przechodzimy do kolejnej maty, która posiada włosie końskie. Tutaj dla przykładu włosie końskie, które jest poskręcane w takie warkocze. Oczywiście 100% naturalny produkt. A tutaj jest mata z lateksowanym włosiem końskim. To jest taki sandwich, jak na przekroju widać, czyli górna warstwa około 3 cm jest włosia, natomiast dół jest mata kokosowa, takie połączenie odcinająca, góra nadająca miękkości. I co bardzo, bardzo istotne, włosie końskie jest niepalne, czyli z automatu mamy utrudnioną palność naszego produktu. I co ważne, świetne walory, jeżeli chodzi o przewiewność, naturalny produkt. Także tutaj naprawdę wszystkie meble, jeżeli trochę poczytacie, były wysokiej klasy, są wykonywane właśnie na włosiu końskim, czyli te końcowe etapy wyściełania. Mięciutki materiał, bardzo przyjazny dla człowieka. Świetnie pochłaniający ciepło, przyjmujący wilgoć człowieka, oddające to, więc bardzo dobry, naturalny produkt. Moi drodzy, jeszcze jedna rzecz, o której prawie że zapomniałem. Za mną jest taka duża mata koklokowa, można powiedzieć, która właśnie jest jakby obłożona filcem. Zobaczcie, tutaj tak to wygląda, właśnie te boki są zabezpieczone, żeby nie były wyczuwalne. I tutaj co jeszcze jest, zobaczcie, jest dużo gęściejsza jest na dole, czyli tam, gdzie będzie ten materac, bo to jest jako materac używane, będzie położony na jakimś stelażu drewnianym, jakimkolwiek, żeby usztywnić ten materac, żeby nam nie pływał, tak można powiedzieć. Od dołu jest to gęściejsze, czyli usztywnione bardziej, natomiast góra mięciutka, czyli tutaj możemy sobie położyć swoje ciało i wygodnie się wyspać, a dół jest sztywny. A więc kolejne przykłady mat. Moi drodzy, mam tutaj dwie. Jedna z wełną, druga z bawełną. W jaki sposób one są zrobione? Podstawa to jest mata igłowana, natomiast następnie jest spryskiwana lateksem i naklejana, przykładana i dociskana bawełna z wełną. I niejednokrotnie takie rozwiązania chyba najczęściej możecie spotkać w materacach dwustronnych, tak zwanych lato-zima. Oczywiście wełna na stronę zimową, czyli naturalny produkt, który będzie nas ogrzewał. Natomiast bawełna na stronę letnią, gdzie będziemy mieli uczucie takiego chłodu, można powiedzieć, i oczywiście też komfortu. I na koniec taka ciekawostka, jeżeli dotycząca naszych kokloków. Otóż te maty można przeszywać przez maszynowo, czyli kładziemy sobie tkaninę, można przeszyć, nic Wam się nie będzie tutaj łapało, czyli świetna, świetna mata. Moi drodzy, i to by było na dzisiaj wszystko, jeżeli chodzi o maty. Natomiast jest to oczywiście taka mała cząstka tego, co mógłbym Wam popowiadać, jeżeli chodzi o wyściółki naturalne. Świetna, świetna rzecz używana
To, co zawsze powtarzam, do renowacji mebli tapicerowanych, antyków przede wszystkim, ale też do produkcji nowych mebli produkowanych współczesnie. Jeżeli klient tego wymaga, to właśnie można wykorzystywać te naturalne produkty. No i moi drodzy, jeżeli Was ta tematyka interesuje, to koniecznie piszcie, czy pociągnąć ten temat dalej, czy więcej o wyściółkach naturalnych chcielibyście coś usłyszeć. To czekam na Wasze komentarze. No oczywiście nie zapomnijcie zalajkować tego odcinka, subskrybujcie kanał, oczywiście Patronite, pamiętajcie Patronite, żebyśmy mogli kręcić kolejne odcinki. No i to chyba dzisiaj na wszystko w tym odcinku, moi drodzy. Pozdrawiam Was serdecznie, do następnego razu. Trzymajcie się, cześć!